Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was, siostry i bracia, na kolejnym naszym pasyjnym spotkaniu z uczynkami miłosierdzia. Według różnych szacunków na świecie głód cierpi około 1 miliarda ludzi. Codziennie na świecie 24 tysiące ludzi umiera z głodu lub chorób spowodowanych niedożywieniem. 3/4 tej liczby stanowią dzieci w wieku do 5 lat. A 300 milionów dzieci jest zbyt mało, by się prawidłowo rozwijać. Ślepną, cierpią na schorzenia fizyczne lub psychiczne, są za słabe, by podjąć wysiłek edukacyjny, ich odporność na choroby jest bardzo słaba. Tyle świat. Polska. 9 milionów ton żywności co roku wyrzucamy do śmieci. I nie wystarczy być tylko otwartym na uczynki miłosierdzia, ale potrzeba konkretnych czynów, konkretnych naszych gestów. Czy w Polsce jest głód? No nie ma. Jest tyle kuchni, punktów rozdawania żywności, że każdy, kto tylko ma dobrą wolę, może się najeść. Ale paradoks, ile dzieci głodnych w szkołach, ile dzieci potrzebuje dożywiania, ile dzieci potrzebuje pierwszego posiłku, w tym także posiłku ciepłego. I dzisiaj, siostry i bracia, chciałbym, żebyśmy wspólnie pomyśleli nad tymi uczynkami miłosierdzia, które są takie bardzo proste, które rozpoczynają właściwie ten katalog uczynków miłosierdzia co do duszy i ciała. To głodnych nakarmić, spragnionych napoić. I Ojciec Święty Franciszek w jednym ze swoich tekstów mówi tak, posłuchajmy. Dzieląc się codziennym chlebem, spotykacie ludzi. Nie zapominajcie, że to są osoby, a nie liczby. Każdy niesie ciężar cierpienia, które zdaje się czasem nie do udźwignięcia. Zawsze o tym pamiętając, umiejcie patrzeć na ich twarze, spojrzeć im w oczy, uścisnąć rękę, dojrzeć w nich ciało Chrystusa i pomóc im także odzyskać swoją godność, stanąć na nogi. Zachęcam was, byście byli dla braci przyjaciółmi, dając im odczuć, że są cenni dla Pana Boga. Jakżeż ważne dla nas zadanie, siostry i bracia, którzy dzisiaj wpatrujemy się w Tego, który jest naszym Królem. Wpatrujemy się w Jezusa. Jakżeż ważne zadanie dla każdego z nas na swoim miejscu, tam gdzie jest postawiony. Czy to w parafii, czy w klasztorze, czy w domu rodzinnym, czy w domku jednorodzinnym, czy w mieszkaniu, czy w bloku, czy na ulicy. Każdy z nas posiada zadanie, żeby podając rękę, patrząc w oczy człowieka, żeby spotkać Jezusa Chrystusa. Bo to jest najwspanialszy moment, kiedy każdy z nas może Go dotknąć. Wczoraj takie przeżyłem doświadczenie piękne z dzieckiem autystycznym, które było prowadzone przez nauczyciela logopedę i ten nauczyciel logopeda mówi do jednego z tam z osób, które przybyły, mówi tak, wiesz co, wczoraj był u mnie ksiądz z Jezusem
I on tak nagle oderwał się od tej zabawy i pyta się w ten sposób go: i widziałaś Jezusa? Miał ręce? Miał nogi? Widziałaś Jego serce? I tak sobie pomyślałem, jaka wielka wiara. Widzieć Jezusa. Czy my widzimy Jezusa tutaj obecnego? Czy widzimy Jezusa w człowieku, który przychodzi i prosi nas o kromkę chleba? Ja nie mówię o pieniądze. Mówię o kromkę chleba, o kubek wody. Czy widzimy tam Jezusa? Bo przecież, siostry i bracia, kiedy dzisiaj stawaliśmy poprzez te 6 naszych spotkań tutaj w tym miejscu przy Jezusie, to szukaliśmy drogi najbliższego z Nim spotkania. To przecież uczynki co do miłosierdzia, co do ciała, co do duszy są najprostszym spotkaniem z Panem Jezusem. Każdego z nas. Każdy z nas może go dotknąć. Jak ten chłopiec może powiedzieć: widziałem Jezusa, widziałem Jego ręce, widziałem Jego oczy, widziałem Jego twarz, widziałem Jego serce, widziałem Jego nogi, widziałem Go całego, bo to On do mnie przemówił. I dzisiaj Jezus mówi: nakarm mnie w tym drugim człowieku. Mówi do każdego z nas. Stawia takie zadania jak Jezus w Ewangelii. Pamiętacie, kiedy Jezus długo nauczał, kiedy ludzie zasiedzieli się u Niego przez 3 dni i co się stało? No i byli głodni, odczuwali głód. I Pan Jezus mówi do apostołów: wy dajcie im jeść. Oni troszeczkę wystraszeni mówi: jak? Mamy 5 chlebów, 2 ryby. Niewiele tego pokarmu, a tu 5000 mężczyzn, 5000 chłopa siedzących wokół Pana Jezusa. Ile trzeba jedzenia? Nie licząc kobiet i dzieci. Ileż trzeba jedzenia? I oni przerażeni. A Pan Jezus mówi: wy dajcie im jeść. I oni zaczęli po modlitwie rozdawać ten chleb i ten chleb się zaczął mnożyć. Cud rozmnożenia chleba. Ale w historii także i nam dzisiaj Pan Jezus mówi: wy dajcie im jeść. Nakarmcie tych ludzi, którzy są głodni. Kiedyś w historii wielkiego opactwa Cluny miało miejsce takie zdarzenie. Między rokiem 1028 a 1033 we Francji panował ogromny głód, że ludzie nawet popełniali kanibalizm, zjadali się nawzajem. Nie było co jeść. I opat tego opactwa wielkiego, wspaniałego, na pewno wielu z nas było tam i widziało w Cluny, mówi: trzeba temu zaradzić. Sprzedał wszystkie bogactwa, sprzedał wszystkie nawet naczynia liturgiczne, wszystkie najwspanialsze skarby, które otrzymał od cesarza Henryka, wszystko to sprzedał, by nakarmić ludzi. Pisał listy do możnych tego świata, ponieważ był znany o to, żeby dawali pieniądze, żeby on mógł kupić żywność i karmić tych ludzi. I to jest konkret, siostry, moi bracia i siostry. Konkret, w którym my także możemy karmić drugiego człowieka. Oczywiście trzeba pomagać bardzo roztropnie, bardzo mądrze. Dawać, tak jak powiedziałem już, jedzenie, nie pieniądze. Bo mamy gwarancję, że kogoś, tego, kogo nakarmimy, to on rzeczywiście to spożyje. Ale do tego karmienia drugiego człowieka wzywa nas nie tylko Ewangelia, ale wzywa nas także dzisiaj Jezus Chrystus, który mówi o tym, że ten chleb, który ja dam, jest chlebem na życie świata. Mówi o chlebie takim zwyczajnym, który On przemienił w swoje ciało. Mówi o chlebie, który może być wykorzystywany także do tego, żeby usłużyć samemu Panu Bogu. A przecież w naszej modlitwie, którą codziennie odmawiamy, modlitwie pańskiej, jakżeż najczęściej modlimy się o ten prosty dar, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
to przecież ten chleb daje nam także Pan Bóg. I kiedy ja rozdaję ten chleb, kiedy potrafię nakarmić głodnego, to uczestniczę w tym wielkim dziele Pana Boga. Tak jakby Pan Bóg karmił tego drugiego człowieka. Jesteśmy przedłużeniem rąk Jezusa Chrystusa. Jesteśmy przedłużeniem tych rąk, które rzeczywiście dzielą chleb między tych, którzy są głodni. Ale jeszcze jest inny rodzaj głodu. Nie tylko ten fizyczny. Ileż jest głodów w świecie, wśród nas. Ileż jest głodu miłości. Ileż jest głodu przyjaźni. Ile jest głodu pokoju. Ile jest głodu uzdrowienia, zdrowia. To przecież ten głód także każe nam wołać i wstawiać się do Boga za naszych najbliższych, ale także za nas samych. Każe nam się modlić w ich intencji. Ten głód, który nas może czasami oddala od Pana Boga. I czasami z tym Panem Bogiem tak trudno nam jest być blisko Niego. Walczmy o to, żeby rzeczywiście ten głód umieć pokonać w naszym życiu. Miejmy bystre oczy, rozglądajmy się wokół siebie. Czy wokół nas są ludzie głodni? Czy są ludzie spragnieni? Czy są ludzie, którzy rzeczywiście potrzebują od nas konkretnej pomocy? Chleba i wody. Ale także, czy są wśród nas ludzie, którzy potrzebują pomocy takiej zwyczajnej, naszego uśmiechu, zwrócenia uwagi, porozmawiania, pomocy takiej zwyczajnej, którą możemy codziennie świadczyć drugiemu człowiekowi? Czy zaradzamy temu głodowi, który się dzieje wokół nas? To jest, siostry i bracia, dla nas wezwanie, także płynące z tego uczynku miłosierdzia. Bądźmy świadomi tego. Bądźmy świadomi, że pomagając drugiemu człowiekowi, pomagam jakby samemu Panu Bogu. Jestem w stanie Jemu usłużyć. Jestem w stanie tego człowieka także wyrwać z jego niedoli. Bo czasami jest tak, że człowiek traci wiarę w drugiego człowieka. Tyle podejmuje trudu, tyle podejmuje postanowień. I czasami człowiek sam nie jest w stanie sobie poradzić. I potrzeba pomocnej dłoni, pomocnego serca, które podniesie człowieka, które człowieka zaniesie do Pana Boga, które weźmie go na ramiona i tak jak Jezus bierze krzyż, też zaniesie go przed tron Pana Boga. Bądźmy takimi pomocnikami Pana Boga. Ale jest jeszcze drugie wezwanie. Spragnionych napoić. Woda w Piśmie Świętym oznacza pragnienie Pana Boga. Pragnienie wody to pragnienie spotkania z Panem Bogiem. To jest istotna potrzeba człowieka. Dawid w psalmie tęskni za Bogiem, wołając: Ciebie, Boże, pragnie moja dusza. W życiu Jezusa Ewangelie zapisały chwilę, gdy Syn Boży pragnął. My to przeżywamy dzisiaj. Tutaj, w tym momencie, kiedy śpiewaliśmy gorzkie żale, kiedy Jezus Chrystus mówił o pragnieniu, pragnę nie tylko wody, bo to otrzymał poprzez ten gest gąbki z octem, ale także mówi: pragnę każdego z was, pragnę, żeby każdy z was był takim apostołem miłosierdzia Bożego. Pragnę, żeby każdy z nas napoił się tą wodą, która płynie z przebitego mojego boku. To jest woda, która mówi o sakramentach świętych, która mówi przede wszystkim o sakramencie Chrztu Świętego. I każdy z nas został w sakramencie Chrztu Świętego zanurzony w Jezusa Chrystusa. I teraz każdy z nas staje obok siebie i każdy z nas jest Jezusem. To jest ta wspaniała rzeczywistość, która tworzy z nas wspólnotę, Kościół. To dzięki temu my jesteśmy tak blisko siebie. Dzięki temu pragnieniu, które Jezus Chrystus z krzyża wypowiedział do każdego z nas. Pragnę.
ale pragnę także Twojej miłości, pragnę Twojego otwarcia, pragnę Twojego bycia blisko, blisko mnie. Jezus Chrystus mówi o tym pragnieniu. Niech to wołanie Jezusa o pragnienie jeszcze bardziej nas przybliża do Boga, jeszcze bardziej nas z tym Bogiem jednoczy. Bo przecież On jest źródłem wody żywej. To przecież poprzez to, że podam kubek człowiekowi spragnionemu, ja osiągam życie wieczne. To Jezus powiedział w Ewangelii, kto poda kubek spragnionemu, mnie podaje, mnie usłużył. To jest niesamowity, prosty sposób spotkania z Jezusem Chrystusem. My często może bardzo kombinujemy w naszym życiu religijnym, w naszym życiu duchowym, wymyślamy różnego rodzaju jakieś ekwilibrystyczne rzeczy duchowe i chcielibyśmy Pana Boga dotknąć, spotkać. A Pan Bóg jest taki prosty, taki zwyczajny, taki przejrzysty i mówi, kto poda kubek, kto poda rękę, kto się uśmiechnie, kto będzie... Ten będzie blisko mnie, ten mnie spotka, temu ja się dam poznać, w tego ja wejdę, jakby ja go poprowadzę, ja będę blisko niego, ja go poniosę, ja go przeniosę przez ciemną dolinę, nawet kiedy jest grzech, kiedy jest smutek. Tego doświadczamy dzisiaj, kiedy te konfesjonały są pełne ludzi, którzy chcą się spotkać z Jezusem Chrystusem. Jezus bierze nas na ramiona i dźwiga do Ojca Miłosiernego i słyszymy te piękne słowa: idź, odpuszczam Tobie grzechy. I każdy z nas jest święty tutaj i każdy z nas jest piękny wobec Pana Boga i każdy z nas rzeczywiście promieniuje tym światłem Jezusa Chrystusa. I nie martwcie się, że wrócimy do rzeczywistości, nie martwcie się, co będzie dalej. Pan Bóg was poprowadzi, jeśli każdy z nas rzeczywiście odda się Jezusowi Chrystusowi. To nie ma co kombinować za dużo. Pan Bóg jest prosty, dał 7 uczynków miłosierdzia co do duszy i co do ciała. Jak to będziemy realizować i tego będziemy przestrzegać i tym będziemy żyć, gwarantuję, że spotkamy się. Że spotkamy się z Panem Bogiem. Że tego Pana Boga odkryjemy, że zobaczymy Go twarzą w twarz i tak jak ten chłopiec mówi, widziałeś Jego twarz, widziałeś Jego ręce, widziałeś Jego nogi. Jest, jest. Będziemy to widzieli rzeczywiście i doświadczymy takiej błogości, takiego rzeczywiście stanu szczęścia, do którego jesteśmy przeznaczeni. My często może chrześcijaństwo sprowadziliśmy do takiego cierpiętnictwa, do takiego umęczenia człowieka, do takiego, jak młodzieżowo nie chcę tutaj mówić, ale wiadomo, że często tak, że to tak wszyscy tacy już smutni i beznadziejni. Nie. Chrześcijaństwo jest radością, chrześcijaństwo jest optymizmem, chrześcijaństwo jest tym, że rzeczywiście z tym Panem Bogiem się spotykam, że On idzie za mną, że mam takiego brata, który mnie prowadzi i który chce być blisko mnie i chce ze mną pokonywać wszelkie trudności. Kiedyś w 1955 roku, a więc to w tamtym już wieku, świat przeżywał straszne dramaty na morzu. Było wiele wypadków, wiele katastrof morskich. I jeden z lekarzy, Alain Bombard, mający 28 lat, postanowił sprawdzić, jak to się dzieje, że tyle ofiar jest przy tych katastrofach. I on stwierdził, że najgorsze są pierwsze 3 dni, kiedy rozbitkowie są poza statkiem. Że oni nie umierają z głodu, nie umierają z pragnienia, tylko umierają ze strachu przed głodem i pragnieniem. Myślą, wybiegają dalej już, co będzie, czy ktoś ich wyłowi, czy ktoś ich uratuje na oceanie, czy na morzu. I on postanowił zrobić taki eksperyment. Na Wyspach Kanaryjskich zbudował tratwę o nazwie Heritage. Wsiadł na tą tratwę, wziął też zapasy wody i jedzenia, ale postanowił nie używać tych i postanowił, założył sobie tak, ile wytrzymam bez jedzenia, bez picia. Mówi, musi mi morze i świat dać jeść i dać pić. I kiedy płynął, pisał dziennik, co przeżywa
co przeżywa człowiek. I wyruszył samotnie tratwą przez Ocean Atlantycki. Stał się dobrowolnym rozbitkiem, zaryzykował własne życie nie po to, by jak inni poznawać dalekie kraje, zdobywać sławę lub doznawać satysfakcji z walki z żywiołem. Zrobił to, by pomóc innym. I 19 października 1955 roku opuścił Wyspy Kanaryjskie i podjął taką samotną walkę z oceanem i własną słabością. I 2 grudnia, po 65 dniach samotnej oceanicznej żeglugi, a właściwie walki o swoje życie, dopłynął do Antylii, nie naruszając zasobów wody i żywności. I pokazał przez to, że da się pokonać strach, głód, pragnienie i zwątpienie. A w swoim dzienniku zanotował takie słowa. Na przykład 5 grudnia tak pisał: jeśli Heritage dopłynie, a ja będę martwy, to proszę tylko jedno. Niechaj ktoś spoliczkuje autora książki dla rozbitków. Wystarczy ona do zabicia wiary i ducha w nieszczęśniku, który czerpałby z niej wiadomości. A dzień później w dzienniku pisał: moje doświadczenie ma wartość w okresie 55 dni. Potem staje się ponad ludzkie siły. Moja śmierć nie powinna pozbawić rozbitków nadziei. Odważny człowiek, który podjął ciężką walkę, by dać innym nadzieję. Mimo chwil zwątpienia, mimo chwil takich załamań, to jednak pokazał, że człowiek, jeśli wierzy, jeśli ma cel, to jest w stanie go osiągnąć. I tak jest z nami, bo z nami jest kto? Jest największy z największych, nasz brat, Jezus Chrystus. Wokół nas, siostry i bracia, żyją ludzie, którzy łamią się może pod ciężarem życia, tracą nadzieję, poddają się, wątpią. Ludzie, których życie po prostu boli. I często te dramatyczne zmagania dokonują się w ciszy, bez świadków, bez widzów, w samotności, jak na pustym oceanie. I prośmy dzisiaj Jezusa, byśmy dostrzegali te ciche ludzkie wołania o pomoc, byśmy potrafili każdemu z tych ludzi, których spotkamy na naszej drodze, których postawi może dzisiaj Pan Bóg, jutro, pojutrze, w wielkim tygodniu, na naszej drodze, byśmy im mogli pomóc. I na zakończenie te słowa Daniela Ange. Zachęty dla każdego z nas. Rozejrzyj się wokół siebie, tu gdzie jesteś. Ileż okazji, by rozwinąć skrzydła miłości, poświęcając czas, siły czy pieniądze. Chodzi o najprostsze działania, będące w zasięgu Twojej ręki. Nie minimalizuj miłości. Każdy jej akt jest wielki. Pozwól, by wkroczyła w najmniejsze rzeczy. W Twoje spojrzenie to skarb. Uśmiech to światło. Uważne ucho to oaza spokoju. Nigdy się nie bój biednego. Miłość usuwa lęk. Nie mów: nie potrafię. On, Bóg, sprawia, że ci, których wybiera, już potrafią. I nie mów: i tak nie mogę użyć całej nędzy świata. Nie masz robić wszystkiego, siostro i bracie. Tylko te trochę, które możesz zrobić tam, gdzie jesteś. I bądź czujny tam, gdzie jesteś. Nie pozwól, by ci życie umknęło. Zadawaj sobie pytanie, co mogę zrobić dla innych tam, gdzie jestem, żyjąc tak, jak żyję, będąc takim, jakim jesteś. Amen.